Tradycyjnie w poniedziałek o 20 zapraszam na informacje, które zaczynamy od 7 edycji IT Academic Day na Uniwersytecie Śląskim. Na Wydziale Nauk o Ziemi 8 listopada przez cały dzień będą miały miejsce spotkania o tematyce informatycznej z firmami takimi jak Elwik, Camsoft, IBM, Capgemini czy Microsoft. Są one organizowane przez studentów grup IT oraz NET i adresowane przede wszystkim do studentów, ale także i programistów, specjalistów IT oraz pasjonatów informatyki. Zapraszamy od 9 do 17. Studenckie Koło Naukowe Językoznawców oraz Instytut Języka Polskiego zaprasza na konferencję traktującą o bogactwie polszczyzny w świetle jej historii. 9 i 10 listopada w Katowicach będzie okazja do debaty nad historycznym aspektem języka polskiego, jego pojęciami i zjawiskami. Będzie także wymiar dawnej komunikacji, jej przeobrażenia oraz historia języka m.in. w dydaktyce akademickiej. Również 10 listopada w ramach Międzynarodowego Dnia Centrów i Muzeów Nauki zapraszamy do Instytutu Fizyki na wykłady naukowe, wśród których poruszone zostaną kwestie sił w fizyce, których nie dostrzegamy gołym okiem. Będzie również kilka słów na temat boskiej cząstki, czyli bozonu Higgsa, który jest odpowiedzialny za dzisiejszy wygląd Wszechświata. Poruszona zostanie także kwestia krakowskiego synchrotronu Solaris, generującego promieniowanie elektromagnetyczne od podczerwieni do promieniowania rentgenowskiego. Będzie także kilka słów na temat istotnych kwestii dotyczących Słońca jako daru życia i energii. Zapraszamy bardzo serdecznie od godziny 10. W środę Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka zaprasza na Dzień Kultury Tureckiej. Od 9.30 zaczynają się warsztaty językowe i kulinarne. W czasie spotkania będzie okazja do dowiedzenia się zaskakujących informacji o Turcji, jej zwyczajach, obrzędach, a także symbolu, jakim jest kojarzony z Holandią tulipan. Na koniec serwisu informacje sportowe. Już w niedzielę 13 listopada o 18.30 w hali Mosir w Katowicach-Szopienicach drużyna AZS Uś Katowice rozegra swoje kolejne spotkanie w ramach rozgrywek Futsal Ekstraklasy. Podopieczni Pawła Machury podejmować będą Gatte Aktiv z Duńska Wola. Zapraszamy i polecamy nasz serwis już za tydzień o stałej porze. Dziękuję za uwagę, udanego tygodnia i dobranoc.